Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku serii Nailed. Na sam początku jeszcze ku wstępu chciałam wam powiedzieć i wytłumaczyć, dlaczego filmy są raz w tygodniu, ponieważ ostatnio zapomniałam o tym powiedzieć. Dlatego, że przeprowadzam się z mniejszego miasta, z Międzyrzecza do Warszawy, do stolicy, na studia, do pracy, już takie mieszkanie dorosłe, więc dlatego... bo nie ja nagrywam swoje filmy, tylko mam kamerzystę, który też siedzi teraz przede mną. I po prostu jakby fizycznie nie damy rady tego zrobić, więc raz w tygodniu taki film, ale taki mega będzie, mam nadzieję, dobrym rozwiązaniem, ponieważ z YouTube'a nigdy nie zrezygnuję, a nagrywać trzeba i to mi naprawdę sprawia frajdę, więc to był taki króciutki wstęp i wytłumaczenie, a teraz przechodzimy do filmu. Film będzie poświęcony problemem. Problemem każdej stylistki, naprawdę chyba nie znam stylistki i nie ma stylistki na świecie, no nie ma, której nie zmarszczyła się hybryda. Właśnie o tym będzie dzisiaj mowa, więc jak jesteście zainteresowani, zapraszam dalej do oglądania. Moi drodzy, ten temat jest bardzo, bardzo powszechnym tematem i dosyć uciążliwym tematem, ponieważ coraz częściej spotykamy się z fantastycznymi hybrydami, które są tak napigmentowane, że jedna warstwa wystarczy ci, żeby pokryć cały paznokieć idealny, po prostu bez żadnego prześwitu. Ale jest jedno ale, mianowicie to, że jak są bardzo napigmentowane hybrydy, jesteśmy do tego przyzwyczajone. Przez to, że nakładamy zazwyczaj dwie warstwy albo jedną grubszą i właśnie ta grubsza warstwa coś się dzieje nie tak. Słuchajcie, powstaje nam coś takiego, czyli ta hybryda nam się marszczy i zaraz wam powiem, od czego to jest, z czego to wynika i co zrobić właśnie, żeby tego uniknąć. A więc pierwsza właśnie rzecz, którą powiedziałam, to jest pigmentacja lakierów. Musimy na to uważać, bo jak jest lakier bardzo napigmentowany, który po prostu cieszy się mega popularnością, to jednak jest jeden haczyk, że po prostu on się marszczy. Dlaczego się marszczy? Po pierwsze, przez moc lampy. Czasem lampa, która już gorzej świeci, albo lampy UV, lampy LED jakby lepiej znoszą utwardzanie, albo po prostu lampa, która już naprawdę ma kilka lat, kilka miesięcy, jest cały czas w użytku, też po prostu te lampy nie dają rady sobie z tym i na przykład te 30 sekund nie wystarcza. Właśnie, a propos 30 sekund, teraz czas. Czas taki, gdzie 30 sekund czasu nie wystarcza właśnie na utwardzenie, jak sobie mówią. Na przykład, jak mówi to firma Indigo. Moje hybrydy utwardzają się w 15 sekund. Słuchajcie, w 15 sekund z lampą, może Indigo, która kosztuje 900 zł, przypominam, a nie każde na taką lampę stać. Więc jak ktoś kupi sobie na przykład lampę taką zwykłą, 46 W, nie wiem, z AliExpress, z jakichś różnych stron, to nie będzie 15 sekund, tylko to będzie na przykład 30 albo nawet minuta. Zależy to naprawdę od lampy, to jest indywidualna sprawa, więc musicie zobaczyć, jakie macie lakiery, jaką macie pigmentację, jaką macie moc lampy i jaki czas. Musicie poświęcić na to, żeby właśnie ten lakier po prostu sobie utwardzić. A dlaczego te lakiery się nie utwardzają? Dlatego, że jak nałożymy grubszą warstwę lakieru i utwardzimy to na przykład w 30 sekund, to po prostu się robi jakby taka skorupka, która jest po prostu utwardzona, a pod spodem ten lakier jeszcze jest mokry i po prostu pod wpływem tego mokrego lakieru i tej skorupki, ta skorupka zaczyna się tak marszczyć charakterystycznie i po prostu wtedy wychodzi coś takiego, co nas bardzo denerwuje i się strasznie złościmy, bo nałożyliśmy cienkie warstwy, a nagle coś się takiego stało. Kwestią może być to, jeżeli chodzi o czas, że miałam taką sytuację, klientka u mnie siedzi, włożyła lakier z kolorem do lampy i nagle zadzwoni telefon. I ona od razu, nie pytając się, czy może wyjąć, czy cokolwiek, po prostu jakby lekko wstała i wyciągnęła telefon. I ja już mówię, oho,
utwardzało się w 10 sekund, czyli jest pewność, że lakier się zmarszczył i po prostu stylizacja je zaprzyjmie do dupy. I trzeba zrobić wszystko od nowa, ponieważ kolejna sprawa jest taka, że nie nakładamy kolejnej warstwy na to. Dlaczego? Dlatego, że przy zwykłym użytkowaniu ten lakier, który jest jeszcze nieutwardzony, on i tak, jakoś się zapowietrzy i po prostu wszystko odpadnie. A jak lakier jest mokry, to bez problemu można to po prostu zdjąć jak taką gumę. Więc tak to wygląda. Więc naprawdę nie nakładamy. Wiem, że to jest uciążliwe, wiem, że trzeba robić to jeszcze raz, ale lepiej nałożyć cieńsze warstwy, naprawdę cieńsze, naprawdę jak jest lakier mega napigmentowany, to po prostu aż wcierać pierwszą warstwę tego lakieru i potem drugą i tak będzie super efekt za dwie warstwy, a nie za jedną grubą. Także naprawdę dajcie sobie ten czas i kurczę, nałóżcie te dwie warstwy lakieru, czasem nawet trzy uciążliwe warstwy. Poświęćcie na to plus 5-10 minut, ale miejcie tą pewność, że nie przyjdzie ci klientka i powie: ale to odpadło. Odpadło to. No to pani mówię, najczęściej to jest z kciukami. I mówię pani, że no to pani musimy inaczej ustawić rękę w lampie, ponieważ światło nie dotarło. Nie, nie, nie. Odpadło. I to jest najważniejsze dla niej, że odpadło. Okej. Okay. Ale dla mnie jest ważne to, że po prostu pani albo źle trzyma rękę w lampie, albo nie wiem jaka jest przyczyna. Czasem tak się dzieje, musicie być na to przygotowane, więc tak to, moi drodzy, wygląda. Wszystko, mam nadzieję, że powiedziałam, co chcę dla was powiedzieć. Także mam nadzieję, że ten poradnik wam się przydał. Jak mieliście taką sytuację, napiszcie, chociaż jestem pewna, że każdy miał taką sytuację. Nie ma chyba stylistki, która nie miała nawet na samym początku robienia paznokci. No nie ma bata, żeby się lakier nie zmarszczył. Nawet teraz, jak jesteś super, mega, hiper fajna. Na przykład jak mam nowe kolory i robię coś na wzorniku, no jestem instruktorem, ale na przykład mi też się coś takiego zdarza. Nie znam lakieru, nie wiem jak on zadziała z moją lampą, dostaję coś nowego i bach, marszczy się. No to trzeba zrobić inaczej, no to trzeba popatrzeć, najlepiej właśnie popatrzeć sobie na wzorniku, jak to wygląda, jak macie na przykład nowy lakier, bo jak już znacie lakier, to nie ma z tym problemu, ale jak jest nowy, to musicie na to uważać, żeby potem właśnie kuchy nie zrobić na klientce, jak będziecie robić stylizację. Moi drodzy, ja się trochę nagadałam, ale mam nadzieję, że do rzeczy, dlatego jak się wam film podobał, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapki w górę, jak macie niedosyt mojego gadania, to macie filmy proponowane, to macie przycisk do subskrybowania, do którego was zachęcam, żebyście kliknęli. Ewa, zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!